Witajcie, w tym odcinku opowiem Wam, jak zrobiłem sobie zasilanie do kamerki, do karmnika. Już Wam wspominałem ostatnio na spacerze, że coś takiego mam zamiar zrobić. I oto to urządzenie. To jest zwykła taka skrzynka elektryczna, jaką elektrycy stosują. W środku jest akumulator. Już Wam otwieram. To jest nieposkręcane, bo nie chciałem rozkręcać tego przy Was, żeby nie przedłużać. W środku jest akumulator taki jak do UPS-a. 12 V, 7 Ah. Akurat ja mam 7 Ah, bo mogą być większe. Gniazdko takie jak do zapalniczki samochodowe. I kontroler. Kontroler zwykły, chiński. Właściwie dostałem go wraz z zakupem paneli fotowoltaicznych, ale oczywiście nie używałem, kupiłem lepszy, ten po prostu leżał. Myślę, że do takiego powerboxa spokojnie wystarczy. I jak to jest teraz podłączone? Tu są wyjścia, po lewej stronie te dwa pierwsze to jest podłączenie panelu fotowoltaicznego i ja sobie to zrobiłem w ten sposób, że wypuściłem sobie kabelki do środka i tutaj do tych śrubek na zewnątrz podpisałem sobie plus i minus, po to, żeby żabkami można było podpiąć panel. Te środkowe dwa przewody to są do podpięcia akumulatora i w tym przypadku idzie to tutaj do tego akumulatorka. Tu jest podpięte. I ostatnie dwa po prawej to jest do podłączenia jakiegoś zasilania, w tym przypadku tutaj do tego gniazdka samochodowego. Ja to teraz złożę, w przyszłości pewnie sobie przykleję ten akumulator, żeby mi się nie ruszał. O, tak wystarczy, śrubki sobie dokręcę później. Widać, że akumulator, widać czy nie widać, coś tam widać. Akumulator nie jest w pełni naładowany, bo już to było użytkowane dzisiaj. Zresztą już sprawdzałem i zdaję egzamin, do moich potrzeb spokojnie wystarczy. Kamerkę ładuję takim zwykłym kabelkiem jak do telefonu. Tu są dwa gniazdka USB, można sobie podpiąć. Jak widać, telefon ładuje, działa. I takim kabelkiem mogę podpiąć kamerkę. I tu z boku to gniazdko, to jeszcze jest fajne, bo mogę sobie podpiąć na przykład taką pompkę do materaca albo cokolwiek innego, co jest właśnie na taką wtyczkę. Sprawdzimy, czy działa. Słychać, działa. I ewentualnie jakieś drobne urządzenie zasilane prądem 230 V, z tym, że trzeba mieć taką przetwornicę. Ja akurat mam coś takiego, więc podłączymy. Podłączę też tą pompkę do materaca przez zasilacz. Myślę, że jakieś urządzenia, które pobierają więcej prądu, no to może być problem. I prąd 230 również mamy. Ja sobie teraz to poskręcam spokojnie i pokażę Wam teraz, jak ja to ładuję i jak to wygląda przy karmniku. Także dajcie mi chwilkę czasu. Już poskręcałem, ale jeszcze nie pokazałem Wam tutaj z tyłu, co sobie zrobiłem. Tam były takie dwa otwory do przykręcenia do ściany tej puszki. To po prostu wsadziłem taki sznurek, z drugiej strony są dwa supełki i mogę sobie to teraz powiesić. I właśnie idę powiesić do miejsca, gdzie mam kable od paneli. Tu się nie przestraszcie tymi wszystkimi drutami, ale ja tutaj mam po prostu wszystko. O, teraz myślę, dobrze widać. Tu mam kabel od panela ujemny.
to sobie go podpinam. I tutaj mam dodatni. I myślę, że widać. Akumulator się ładuje. Ten powerbox podłączony jest w tym momencie do panela 100 W. Oczywiście ten panel jest za mocny. Ja Wam takiego panela nie polecam. Tutaj do celów, żeby pokazać, że ładuje, to przysłoniłem troszeczkę ten panel, także ta moc jest troszeczkę mniejsza. Docelowo najlepszy byłby panel taki między 10 a 30 W. Myślę, że 20 to byłoby takie super optymalne. I taki panel mam zamiar sobie dokupić. Tu przy karmniku zrobiłem sobie taki haczyk, żeby to można było powiesić. I wisi po prostu na tej belce. Kamerka jest zazwyczaj w tym miejscu, umocowana na tym bolcu. W tym momencie kamerki nie ma, bo akurat tą kamerką filmuję. I podpinamy tutaj USB. Tak czy odwrotnie? Odwrotnie. I tu jest podpięte do kamerki i w ten sposób kamerka może nam działać cały dzień. Tyle, ile potrzebujemy. Pod warunkiem, że akumulator jest naładowany. Także taki sobie znalazłem sposób na zasilanie kamerki przy karmniku, tak żeby można było po prostu używać tej kamerki przez cały dzień. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę. Ja się z Wami na dzisiaj żegnam. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia do następnego razu.